Jezus jest postacią, która miała żyć już dawno temu, w czasach, kiedy nikt nawet nie znał terminu takiego jak aparat fotograficzny, nie mówiąc już o komórce. Tymczasem dysponujemy zdjęciami Jezusa, a przynajmniej są ludzie, którzy twierdzą, że wykonali zdjęcia Jezusa Chrystusa. Dziś przedstawimy wam te zdjęcia. Będzie ich kilka, więc oglądajcie cały film, by zobaczyć je wszystkie. Jezus jest postacią, która pojawia się w religiach takich jak chrześcijaństwo czy islam. W religii judaistycznej raczej nie poświęca mu się miejsca, choć istnieje grupa Żydów mesjanistycznych, która traktuje go jak Mesjasza. Według chrześcijaństwa Jezus jest Synem Bożym, który dzięki swojej ofierze dał ludziom szansę na zmartwychwstanie i życie wieczne. Dla wielu osób Jezus jest postacią niezwykle ważną. Ogrom ludzi nawet we współczesnych czasach twierdzi, że widziało Jezusa, a nawet z Nim rozmawiało. Najbardziej istotne jednak są przypadki, za którymi przemawiają jakieś poszlaki. Takim przypadkiem jest historia pani Jessiki, która wyznała, że otrzymała od swojej babci pewne tajemnicze zdjęcie. Na fotografii, co ciekawe, na pierwszy rzut oka zobaczymy twarz Jezusa. Jednak, gdy przyjrzymy się bliżej, ujrzymy kobietę i mężczyznę. Według słów kobiety, która otrzymała fotografię na zdjęciu, na kolanach ojca jest też dziecko, które zmarło krótko po wykonaniu fotografii. Zdjęcie ma pochodzić z około 1903 roku i widać na nim zaprzyjaźnioną rodzinę babci. To zdjęcie miało być bardzo dawno temu bardzo popularne w Szwecji i traktowano je jako dowód objawienia Jezusa, który ukazał się, by pocieszyć rodzinę, która straciła ukochane dziecko. Angielska para pojechała do Indii, do miejsca zamieszkania hinduskiego mistrza duchowego Sai Baby. Mąż bardzo mocno wierzył hinduskiemu mistrzowi, ale żona pragnęła pozostać przy Jezusie i chrześcijaństwie. Kobieta interesowała się co prawda wierzeniami wschodu i medytacją, ale jednak była wychowana w wierze w Jezusa i nie chciała od tego odchodzić. Dochodziło do tego, że popołudniami razem z mężem wykonywali medytacje, w trakcie których aktywowali swoje czakry i równoważyli energię. A wieczorem kobieta szła na mszę do kościoła, gdzie czuła potworne wyrzuty sumienia ze względu na swoje praktyki mistycyzmu, które kościół potępia. Pewnego dnia mąż wyznał jej, że pragnie odwiedzić swojego mistrza Sai Babę i chce przeprowadzić z nim wywiad. Nie zmuszał żony, by poszła razem z nim, ale ona sama chciała, choć nie miała zamiaru przechodzić na hinduizm i pragnęła pozostać chrześcijanką. I wreszcie pojechali. Wywiad wyszedł bardzo interesujący, ale w czasie niego miała miejsce dziwna sytuacja. Urządzenie nagrywające w czasie wywiadu zaczęło wariować i zmieniać swoje funkcje. Kiedy para wróciła do Anglii i kazała wywołać materiał, otrzymali tajemnicze zdjęcie postaci, która bardzo przypominała Jezusa. W czasie następnej podróży do Indii hinduski mistrz Sai Baba zaprosił ich na kolejny wywiad i zapytał, czy podoba im się zdjęcie. Następnie opowiedział im, że przedstawia ono Jezusa Chrystusa w wieku 29 lat, kiedy opuścił on Indię, aby powrócić do Jerozolimy. Zdjęcie wykonane przez błogosławionego Charlesa de Foucarta w czasie mszy wywołuje bardzo wiele emocji do dziś. Jedni zarzucają mu oszustwo, ale jest ogrom osób, które bardzo mocno wierzą w to zdjęcie, a nawet twierdzą, że ta fotografia, na której uwieczniono około 8-letniego Jezusa, sprawia niezwykłe rzeczy i odmienia życie na zawsze. Nadprzyrodzona istota nagrana na pogrzebie królowej Elżbiety. Link do nagrania w opisie. Czy istnieje coś takiego jak maszyna czasu? I co ma to wspólnego z Jezusem? Teraz opowiem wam o niezwykłej sytuacji, dzięki której podobno udało się sfotografować Jezusa i na własne oczy zobaczyć scenę ukrzyżowania. Egzorcysta Marcello Ernetti, który urodził się w 1925 roku, twierdził, iż posiada urządzenie, które nazwał
chronowizorem. Duchowny twierdził, że za pomocą tego urządzenia można uzyskać fale dźwiękowe z przeszłości i transformować je w całkowity obraz tego świata. Jego urządzenie nie było więc do końca tym, co my dziś kojarzymy jako maszyna czasu. Było raczej czymś w stylu telewizora, na którym można było słuchać i oglądać przeszłość. Ojciec Marcello twierdził, że wiele razy przeniósł się w przeszłość i widział m.in. ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa czy słynne przemówienie Napoleona. Na dowód duchowny przedstawił dwie fotografie Jezusa, 10 przykazań i jeden z zaginionych tekstów, który został napisany przez rzymskiego poetę. Naukowców jednak nie przekonał tekst, bowiem sądzili, że zawiera on zbyt wiele aspektów, które mogą świadczyć o kłamstwie, ani też fotografie, bowiem uważano, że jedna z nich za bardzo przypomina figurę Jezusa. Nie wszystkich jednak przekonały wnioski naukowców, a wielu wierzących twierdziło, że podobieństwo do figury jest możliwe, bowiem została ona stworzona w oparciu o cudowne objawienia wizjonerki. Ten człowiek bez wątpienia jest jednym z najbardziej znanych stygmatyków żyjących w obecnych czasach. Mnóstwo wiernych bardzo często próbuje wybłagać u niego wstawiennictwo i dar uzdrowienia. Nie tylko ze względu na jego stygmaty, ale także fakt, że często kontaktuje się on z samym Jezusem i rozmawia z nim w normalny, naturalny sposób, zupełnie jak z drugim człowiekiem. Pewnego dnia, zanim ludzie jeszcze usłyszeli o jego ukrytym kontakcie z Mesjaszem, patrzyli na niego z wielkim zszokowaniem, a wręcz nawet zażenowaniem. Często pytali go również, z kim tak zaciekle dyskutuje, skoro obok niego nie ma zupełnie nikogo. Brat Elia zapytał się więc Jezusa, co ma w tej sytuacji zrobić, a on pokierował go do kościoła i nakazał mu wykonanie kilku zdjęć znajdujących się tam białej ściany. Stygmatyk wykonał tych fotografii aż 36 i każda z nich wyszła zupełnie biała, poza jedną, na której widzimy postać Jezusa. Oczywiście cała historia z pewnością jest bardzo kontrowersyjna, jednak we Włoszech cieszy się ona wielką popularnością, a zdjęcie Jezusa jest podziwiane i otaczane wielką czcią. Nadprzyrodzona istota nagrana na pogrzebie królowej Elżbiety. Link do nagrania w opisie.